Cześć wszystkim, z Redox. Witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. A tak, na początek już sobie... Znaczy już sprawdzałem, czy jakieś zlecenie mamy akurat, żeby mieć... ponad gabaret. Właśnie znalazłem, jest szpula kabla przemysłowego, 34 tony, właśnie ze Stuttgartu do Klagenfurt w Austrii. Mamy 10 godzin 5 minut, no to wiadomo, bierzemy. To my tu mamy. Zamierzasz podjąć się ciężkiego wyzwania, sprawdź swoją ciężarówkę, czy jest gotowa na to zadanie. Oczywiście coś. Tłumaczenie. Dobra, jest. Ciekawe właśnie, gdybym taką zwykłą ciężarówką chciał pojechać. Jak to by się zachowało? Co to było, dziura w ziemię? Kurde, czy nie jest on za głośno? Momencik. Kierunek? No słuchaj, dobrze, mi się zdaje, że jest, może tak być. Dobra. Musiałem wpuścić, nie? Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sytuacja z tą szpulą. Nie, ale tak jakby głupie uczucie, jakby ustawienia gry mi nie zapisywało. Dobra. On szpula jest już. Tak, już nie patrzę. Jeszcze wiem, że tylko zwrotność jest słaba. Widzę, że dosyć dobrze zwrotność. Jest ładny układ. Dobra. Nie ma co, jedziemy. Mamy 10 godzin i 5 minut do przejechania 624 km. Pocielone jest. Właśnie to jest jedna rzecz, mnie właśnie ciekawi mnie, co by było właśnie, gdyby była zwykła ciężarówka. Ale nie chcę mi się znowu wszystko zmieniać. Bym mógł pojechać do sklepu znowu i w serwisie zmienić. Przerabiać znowu ciężarówkę na standardową, ale... Alelele... Nie chcę mi się, to za dużo roboty znowu przy tym. Widzę, że musimy tankować. Czyli pierwsza lepsza stacja, tankujemy. Stuttgart. Żegna nas, jedziemy dalej. Ale jestem blady. Nie, to wręcz na podglądzie jestem najczęściej jakiś zbyt blady. No bo ta słońce się odbija od budynku naprzeciwko.
No ale grunge słońce jest. Już wolę to słońce, żeby mi się odbijało, niż ciągle deszcz. Z tego co widzę, nie mam. No tak, dobrze widziałem. O, się przycina tak. A, sobie nawigację wyłączyłem. Coś mi właśnie brakowało trochę ekranu i tak. Wiem, mogę używać tego małego, ale ten mały jest niewyraźny. Co mi to każe jechać tam tędy? Bez sensu. O Jezus, nie ten guzik. Jakie fajne ujęcie by złapać. Kamera durnowata cały czas jest. Cały czas są znaki i przez to. Dobra, coś tu się dzieje. Nie ma co się bawić już. Chciałem coś fajnego uwiecznić, ale nie udało się. Ojojoj. Czy ja przez moją zabawę? A nie. Na szczęście tu jest stacja. Bo się mogło, by się krzywda zdała. Gdybym ominął tą stację. Ciekawe, czy jest większy zbiornik przez tą modernizację. Chyba jest. Stój, nie wierzę mi tu nawet. No. Hmm.
Chciałem być szeroki na ładunek, taki sam szeroki jak ciągnik. Będę mi ten się tym szpejem trafił. W ogóle nawet nie wiem, ile jest odmian tych ładunków. Wiem, że jest pociąg, teraz ta szpula, wiem, chyba, że jakiś zbiornik. Jakaś... Nie wiem, co to koparka, coś jeszcze było. Pewnie będziemy mieli okazję jechać, wieść to, ale... Przez to nam... nie ukrywam, Francja nam odeszła trochę. Trzeba odkryć całą. Chciałem tutaj skręcić. Tak wygląda. Oj, trochę spadków mam. Takie same spadki, teraz ta piosenka brzmi. Nie, Berlin. Co to jest? Monachium chyba? Może to być Monachium. Kurde, pas się kończy. Nie wiem po co. O nie, 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 sklepienie, sklepienie. Nie wiem, czy to jest też tak spadek. To będzie jakiś inny rozjazd jeszcze, czy to jest jedyny? O, nie mam tu jechać, tu nie mam jechać. Ulica nic nie widziała. Trochę płynności mam stracone na grze, widzę. A tak w ogóle mamy 6 godzin 43 minuty 415 km do celu, przewidywalny czas przejazdu, czwartek, godzina 16:36. Niby nie mamy uszkodzeń. Prawie, gdyby się nie to, że się rozpędził powyżej tych 90, to byśmy nie musiał hamować, w ogóle bym nie musiał. Ale tak sobie musiałem sobie.
Jeżeli Wam się odcinek podoba, już w tym momencie łapka w górę, mile widziane oczywiście. Jak ciągle powtarzam, jak jesteś nowy na moim kanale, nie masz u mnie subskrypcji, kliknij, nie pożałujesz. Zawsze będziesz na bieżąco z moimi filmami. No. Skąd ta setka się wzięła? O Jezu, jaka to z góry ile jest. Kurde. Dosłownie na luzie zjeżdżał. No a ten co tu zrobił? Gdybym miał ten pomysł włączony, by hamował. No ja go zapomniałem. Zapomniałem mieć włączony. Przez to jechał. Po prostu. Jak to się mówi? Ciężar go pchał po prostu w dół. Chyba to inaczej się mówi, a to konkretnie. Kolejne stacje będą do odkrycia. No, się odkrył w taki sposób. A, bo jesteśmy już... granica niemiecko-austriacka. Mamy 5 godzin, 17 minut, 327 km do celu. Dobra, nie ma tu szaleć prędkością, bo to no łatwo skończyć w tym rowie. Mam nadzieję, że w ogóle muzykę słychać. Już mi się nie chciało znowu sprawdzać, już ustawiłem już... z grubsza ustawiłem, to zapamiętałem ustawienia. Nie wiem czemu. Było wszystko dobrze, a później się samo zrobiło głośno. A włączone mam, może powtarzam. W jakimś wypadku będzie za cicho znowu, razem muzyka. A ładne widoki mamy, co? I dobrze, że nie pada chociaż. To dawaj drogę, nam się musiał trafić jeszcze.
Ojoj. Szkoda, że nie chce się kamera z przodu ustawić. Uj. Uj. Tak się kończy zabawa. O, musiałem przyhamować przez niego. Hello? Lokala Defera? Jedziemy. Wydaje się, że ktoś nam dupsko wjechał. W tym momencie, jak się zatrzymałem. Ale już można wyłączyć blokadę. Jak ja lubię takie widoki górskie. Jest bardzo ładne. Są jednym z nielicznych krajobrazów, które właśnie uwielbiam. Góry, takie doliny, wszystko to jest bardzo fajne. Widzę, że mam uszkodzenia, co? Nie ma. Tu niby nie pokazuje. O, jakiś śmiałek nie chce mnie wyprzedzać, ja? Mógł, czemu nie wyprzedził? Jezioro w dole. Widzicie, jak to ładnie wygląda ten krajobraz? Napiszcie w komentarzu, jakie wy lubicie widoki za oknem. Podczas podróży oczywiście. No chyba, że macie jakiś ładny widok za oknem też, no to w domu, no to też możecie napisać. Nie, jaka kręta droga, widzicie tam w oddali na nawigacji? No właśnie, co tu pisałem na tym... na skrzyni... ten oznaczeniu biegu na skrzyni pisało C2? Dziwne. Się chyba przewidział, to było A2 chyba. Mamy 2 godziny 46 minut 180 km do celu. No.
No i CP10 się już kończy. Wiem, że to jest za szybko. Nie musicie mi tego pisać w komentarzu. No, będzie to bezpiecznie. Za pod górkę znowu? No, na autostradę trzeba jechać teraz. Chyba. Ty na jednak był. Więc myślę, że chyba dobrze. Myślę. Zdjęcia robi. Nie dziwię się. Też bym się stanął porobić zdjęcia. A, tak jak mówiłem, zbliżamy się do autostrady już. Chyba babka prowadzi autokar. Tak wyglądałoby na niej w różowym swetrze. Mi się daje ciężarówki tak. Ten ładunek nie jest niezbyt. Robi coś do wagi, bo to trochę dziwne z tą prędkością jest cały czas. Trochę za dobrze idzie. Może to tyle czasu niby to robili, a może jeszcze to coś poprawią jeszcze. Ma zjeżdżać w zjeżdżeniu. Austriacka policja chyba? Czy mam tu zjechać? Nie tu. Teraz mam zjechać. Jeszcze nie miałem okazji jechać prosto cały czas, z tego co widzę. O nie, to jest niedobrze na zakręcie wciskać hamulec. Wtedy znosi tyłek i tendencja do łamania się jest.
Mam godzinkę 10 minut, 71 km do celu. Mamy pół godziny, czyli tak będzie około 40 minut na odcineczek wyjdzie. A już zbliżamy się już. Znaczy zbliżamy się. Że już widać. O, samolot? Czy lotnisko tu jest? No. Klagenfurt. Jakoś tak, chyba to może dobrze wyczytałem, ale. Raczej nie sądzę. Muszę ten w mojej flocie poprzerabiać ciężarówki właśnie na żeby na dużą moc właśnie były, na ponad gabaryt. Niech jeżdżą też i zarabiają. Przecież kogoś znajdę z jakichś tam wybrańców. Mury. To będzie miejsce postoju, parking, gdzie wygląda. Co? 130 na terenie zabudowanym? O, mam zielone. Czy nie tu? Tu na tym świetle. No i lipa, stoimy. No, dosyć krótka zmiana była. A nie było przyjazdu, czy co? Żebym kazali mi tędy jechać? O Jezu. Oj, 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 ale co to za... lag był straszny. Zapaliło się na czerwone. Nie wiem, po co kazałem tędy jechać.
No i dobra. Wystarczyło jechać naokoło, a nie tymi zakamarkami nas nawigacja prowadziła. Ja pojechałem tak jak ten, bo myślałem, że będzie droga zamknięta, czy co jest. Myślę, że nie będzie problematyczne parkowanie, co? Tutaj w tą wnękę. Tak jak mówiłem. Czyli standard. Mamy ułatwione, bo mamy. Na wprost bramę. Jeszcze trochę. Gdzie to było trudne? I gdzie te informacje o tym trudnym manewrowości są? No, przyznaczę się na rzecz. Dobra, te koła się skręcają, te. A gdzie z tyłu na naczepie też? Tamte z tyłu. Znowu widzę z tyłu. Skręcają się też. No dobra, odczepmy i zobaczmy. Co nam z tego wyszło? Mamy doskonale, czyli z żadnej usterki. No i mam nadzieję, że film wam się podobał. Łapka w górę mile widziana. No i zapraszam oczywiście na kolejne. Pozdrawiam, Redox, cześć.